Witam wszystkich. Mówią na mnie Pawlo. Zajmuję się wieloma różnymi rzeczami. Ogólnie bardzo nie lubię się nudzić. Bardzo lubię spędzać aktywnie czas. Co innymi może też się przekłada na to, że lubię robić coś konstruktywnego. No i tak za gówniarza postanowiłem sobie, że kiedyś zbuduję dom. I teraz właśnie realizuję tą swoje marzenie. Jeżeli można tak to nazwać. No i taki... Zrobiłem sobie taki challenge. Chciałem zobaczyć, czy w dzisiejszych czasach jeszcze w miarę normalny, ogarnięty facet jeszcze może własnymi rękoma wybudować dom. No i jak widać, jak do tej pory się to udaje. Uważam, że efekt jest dosyć fajny już. Choć może nie jest to wszystko porobione jakoś super, super, jak to robią te firmy, bardzo dokładnie i tak dalej. Ale jednak robię tak, jak potrafię. Tak, jak uważam, że jest dobrze. Tak, jak się nauczyłem. Tak, jak mi doświadczenie podpowiada. I jeszcze takie, powiedzmy, doświadczenie i nauka. No, ale takie podejście racjonalne do tego wszystkiego. No i w moich filmach bym chciał wam pokazać właśnie, jak to jest, jak się samemu w większości buduje. Praktycznie wszystko sam. Że właśnie jest to możliwe. Że jak się człowiek zaweźmie, jak sobie postanowi, jak bardzo chce dojść do jakiegoś celu, no to, że jest to osiągalne. Jest. Już to wiem, że jest. Wiem, że można. I właśnie pokażę wam między innymi też, może mniej, odnośnie samej budowy domu, ponieważ nagrywam teraz, ale filmów budowlanych, instruktażowych na YouTube jest bardzo dużo. Ja tutaj bardziej się skupię na takim właśnie wykończeniu, na takich różnych niuansach, na takich drobiazgach, które przeważnie są pomijalne, a warto to czasami wiedzieć, wziąć pod uwagę, zastanowić się, przemyśleć, jak to wszystko miałoby być, co jest wygodne w użytkowaniu, dlaczego tu, a nie tam, dlaczego tak, a nie tak. No i ogólnie opowiem jeszcze później o samym tym domu, jaki tu jest układ pomieszczeń, dlaczego jest tak, a nie inaczej, jaki miał być pierwotny ten dom, jak został zmieniony projekt już podczas budowania. Po zastanowieniu się powiem, dlaczego tu jest właśnie taki strop, a nie inny. Dlaczego te poddasze wygląda tak, a nie inaczej. Że czemu były takie rozwiązania zastosowane. Jakie według mnie są plusy, jakie minusy. To wszystko właśnie chciałbym wam opowiedzieć, żebyście przed budową domu, bądź w trakcie budowy własnego domu sami się zastanowili, co i jakby było lepsze, co optymalniejsze. I generalnie chciałbym przekazać może jakieś tam część swojej wiedzy, część swoich spostrzeżeń, które tutaj podczas budowy właśnie bardzo wiele takich różnych przemyśleń nachodzi. Takich właśnie spostrzeżeń, co i jak robić. Oczywiście posiłkuję się tutaj różnymi książkami. Wiadomo, przecież to człowiek nie wie wszystkiego, ale mam chęć się uczyć, mam chęć się douczać. No i tak to właśnie wygląda na dzień dzisiejszy. Więc zapraszam wszystkich do oglądania. Na pewno będzie coś ciekawego, może coś troszkę innego. Tak może nieprofesjonalnie, ale jednak mimo wszystko, jak ja to mówię, małymi kroczkami, pomalutku, ale cały czas do przodu. I tego się trzymam. Także pozdrawiam wszystkich i zapraszam do oglądania na mój kanał. Trzymajcie się.